Alarm we Włoszech? Potworny upał. Zaczyna brakować wody. Prawdziwy skwar we Włoszech? Fala upałów wywołuje niepokój. Ponad 40-stopniowe upały zapowiedzieli meteorolodzy na środę i czwartek dla południowo-wschodnich Włoch, przede wszystkim Apulii. Skwar dotknie też Sardynię. Ma to być kulminacja następnej fali gorąca, nękającej kraj. Z każdym dniem pogarsza się kryzys z powodu suszy. Według prognoz wysokie temperatury w całych Włoszech temperatury spadną dopiero w sobotę o 3-4 stopnie. Szybko jednak zaczną znowu rosnąć. Włochy. Upały i dotkliwa susza. Apel do rządu. Kolejne fale gorąca wywołują niepokój w związku z coraz bardziej dotkliwą suszą, zwłaszcza na północy. W Lombardii kończy się woda dla rolnictwa, poinformowano podczas obrad władz regionalnych. Władze wielu regionów zapowiedziały, że zwrócą się do rządu Mario Draghiego o ogłoszenie stanu kryzysowego z powodu suszy, bo to zapewni im wsparcie obrony cywilnej i umożliwi podjęcie decyzji o racjonowaniu wody, gdy zajdzie taka potrzeba. Za pilne zadanie uznano zapewnienie jej gospodarstwom domowym i rolnictwu. Rolnictwo zostało rzucone na kolana, alarmuje w środę ekonomiczny dziennik Il Sole 24 Ore. Jak informuje gazeta, na północy Włoch panuje wielkie pragnienie wody z powodu zmian klimatycznych, które już wystawiają rachunek.